Agata Kowalska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na wtorkowe wydanie Aleksandrowskiego Flesza. A dziś przygotowałam dla Państwa trzy tematy. Na początek pochwalimy się oczywiście, bo jest czym. Udamy się do Warszawy, zobaczymy jak przebiegała gala rankingu Rzeczpospolitej w tym roku. Potem zapraszam Państwa do rozmowy z mamą Leosia, która na przykład zaproponuje, aby Wasze dzieciaki miały szafki w szkole i nie musiały dźwigać ciężkich plecaków. Także powiemy o nowej propozycji, o nowej akcji. I na sam koniec porozmawiamy z byłym pracownikiem Ministerstwa Zdrowia o aktywności i zdrowiu i profilaktyce, ale powiemy też o tym, jak Aleksandrów wypada na tle Polski w otyłości naszych dzieci. Także jest o czym mówić, myślę, że zaczynamy. A zaczynamy oczywiście od wydarzenia, właściwie sukcesu, jaki miał miejsce z początkiem tygodnia, czyli w poniedziałek. Byliśmy w Warszawie, ze mną burmistrz Jacek Lipiński. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, Pan pozwoli, że zanim przejdziemy do rozmowy, to ja Państwu coś przeczytam. Znają Państwo takie miejscowości jak Podkowa Leśna, Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Brzeg Dolny, Puławy, Zgorzelec, Mińsk Mazowiecki, czyli tutaj Mazowsze, Bogate, Jarocin, Nowy Targ, Kołobrzeg, Mrągowo, Inowrocław. To są gminy, które konkurowały z Aleksandrowem Łódzkim, które są za Aleksandrowem Łódzkim, czyli mówimy o rankingu Rzeczpospolita. Szóste miejsce. No wiadomo, że ktoś powie, no dlaczego nie pierwsze, drugie, trzecie, ale tak jak powiedział profesor Jerzy Buzek, znaleźć się w trzydziestce to jest olbrzymi sukces. Ba, znaleźć się w setce gmin, gdzie w naszej konkurencji było tych gmin 1000. Tak, w ogóle wszystkich samorządów było, które podlegały rankingowi, było 3000, chyba prawie 300. W naszej kategorii, bo są gminy, wszystkie gminy miejskie, miejsko-wiejskie, w tej kategorii startujemy my, są gminy wiejskie i trzecia kategoria to są miasta na prawach powiatu, czyli te największe miasta, których jest tylko 66, ale za to tam jest ta rywalizacja pomiędzy największymi miastami. W naszej kategorii 1000 gmin, 1000 samorządów miejskich i miejsko-wiejskich, wiele znanych marek. Ja muszę powiedzieć, że ten ranking w tym roku był rzeczywiście, obfitował w niesamowite niespodzianki. Chociażby właśnie to, że w dużych miastach Gdynia wypadła chyba dopiero na 10. miejscu, Sopot spoza pierwszej dziesiątki. Łodzi nie ma w ogóle w 30 pierwszych tych najlepszych gmin, a wygrała Zielona Góra i Rzeszów. U nas też wiele sensacji. Kołobrzeg, który wielokrotnie z nami rywalizował w pierwszej dziesiątce, Inowrocław też, Grodzisk Mazowiecki i jeszcze Mrągowo i Nowy Targ. To były gminy, które często z nami rywalizowały. Ja muszę powiedzieć, że to dla mnie rzeczywiście niesamowita sprawa, bo chyba siódmy raz jesteśmy w 14 edycjach, jesteśmy w Złotej Dziesiątce i spisaliśmy się na szóstkę. Myślę, że to jest rzeczywiście nieprawdopodobna rzecz z tego powodu. Dlaczego tak się dzieje, że wiele gmin wypada, a my też sobie radzimy, myślę, że całkiem dobrze, dlatego, bo tu poza wieloma obiektywnymi parametrami, w tym roku rzeczywiście te parametry były jeszcze bardziej zobiektywizowane, bo tylko i wyłącznie każda liczba musiała być potwierdzona linkiem do dokumentu potwierdzającym wszystkie parametry. Nie tyle te dokumenty wysyłała gmina, co oczywiście są dostępne w ogóle. Wszystkie były weryfikowane, tak? Wszystkie były weryfikowane i wszystkie dokumenty musiały być konkretnie na stronie, były sprawdzane, a część ze sprawozdań Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, chodzi tu o wskaźniki finansowe, wskaźniki pozyskiwania funduszy unijnych, wskaźniki inwestycyjne w danym sektorze. Dlatego to rzeczywiście niesamowita sprawa. Ja muszę powiedzieć, że też bardzo istotne jest to, co zawsze szef kapituły Jerzy Buzek mówi, czy Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast, że ta dynamika, czyli trzeba się ciągle poprawiać. Ja przypomnę, że jak na słynnych Mistrzostwach Świata w Berlinie Usain Bolt pobił dwa rekordy świata na 100 i na 200 metrów, to później wielokrotnie zdobywał te złote medale, ale już nigdy nie zbliżył się do tych rekordów, chociażby 9,58 na setkę. A tutaj trzeba ciągle się poprawiać, bo często ta gmina, która może w pozyskiwaniu środków unijnych czy w inwestycjach być trochę gorsza, ale poprawiła się znacznie, dostaje też dodatkowe punkty rankingowe. Dlatego tak trudno utrzymać się w dziesiątce. To skoro teraz mogę zadać pytanie, to panie burmistrzu, właśnie to chcę nawiązać do profesora Buzka, który właśnie powiedział, że tak jak na przykład Aleksandrów Łódzki, jeszcze te 5-6 lat temu chwaliliśmy się innowacyjnością, prawda? Dziś mówi, że nie, musimy szukać dalej, musimy dreptać, wyszukiwać inne drogi, bo innowacyjność to już jest tak naprawdę
przysłowiowa bułka z masłem. Jeśli mówimy o dostęp do internetu, mówiliśmy właśnie o tym, że internet to był jakiś wskaźnik. Dziś internet mają wszyscy. Więc tak naprawdę ta droga poszukiwania również Aleksandra Wałuckiego, która jest w tym rankingu, powoduje, że no i zarówno kapituła ją wyszukuje, jak i my musimy też nadążać za duchem czasu. Co tak naprawdę, za czym będziemy teraz nadążać? Tak, za ekologią, bo to też było spory tak, podnoszone, dlatego prawda? Też nie ma tego rankingu innowacyjnego, czyli tam e-urząd, internet, społeczeństwo cyfrowe, oczywiście. Natomiast to, co dzisiaj, na co dzisiaj stawia nowoczesny samorząd i co znajdują obiektywne odzwierciedlenie w rankingu, to są dziedziny, które dzisiaj są z punktu widzenia jakości życia mieszkańców bardzo istotne. Czyli po pierwsze ekologia, po drugie infrastruktura, pozyskiwanie funduszy, gospodarka, ekonomia, która znajduje twarde odzwierciedlenie we wskaźnikach rozwoju gminy, no i społeczeństwo. Czyli jakość zarządzania, która jest mierzalna w kontekście chociażby organizacji pozarządowych, rozwoju edukacji, współpracy z organizacjami. Myślę, że właśnie dlatego, jak ja kiedyś zawsze stwierdzam, że w lekkiej atletyce królowej sportu, która jest moją ukochaną dyscypliną, dziesięciobój jest taką rzeczywiście koronną dyscypliną, bo to nie chodzi o to, żeby być w jednym najlepszy, ale chodzi o to, żeby we wszystkich kategoriach, we wszystkich konkurencjach być w czołówce. I na tym polega ten nowoczesny ranking Rzeczpospolitej. Myślę, że to, co powiedział pan profesor Jerzy Buzek, właśnie jest takim clue nowoczesnego samorządu, który stawia na wszystkie dziedziny, które zaspokajają przede wszystkim potrzeby nowoczesnego społeczeństwa. I tytuł: Liderzy lokalnego rozwoju. Proszę Państwa, kto nie wierzy, ranking, wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie w dzisiejszej, wtorkowej Rzeczpospolitej. Także to mamy. No oczywiście przed nami kolejny ranking w sobotę. Jedziecie Państwo do Krakowa na kolejny raz lidera edukacji, ale oczywiście nie wiemy, co tam zdobywamy. Nie wiemy, znaczy ja oczywiście mam świadomość tego, że ranking dotyczący edukacji jest takim rankingiem, w którym zawsze zdobywamy trofea, bo to jest rzeczywiście obok rozwoju sportu młodzieżowego i obok właśnie zrównoważonego rozwoju coś, co jest takim znakiem wizerunkowym Aleksandra Wałuckiego. Ja myślę, że z optymizmem patrzę na sobotę. Niektórzy się mi cieszą, bo dostają nagrodę. Czy Aleksandr Wałucki cieszy się jeszcze, że dostaje nagrodę, bo chyba już nie ma miejsc właśnie w gabinecie burmistrza, aby powiesić tę nagrodę? Myślę, że tak, że będzie problem z jakąś specjalną gablotą, ale to jest wielki sukces przede wszystkim mieszkańców, którzy mają olbrzymi wpływ na rozwój naszego samorządu. To jest wielki sukces urzędników, jednostek organizacyjnych, całej drużyny samorządowej, która bardzo ciężko zapracowała na ten sukces i chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim za to, bo bez nich tego wielkiego sukcesu Aleksandra Wałuckiego, z którego dzisiaj możemy być dumni i utożsamiać się z nim, po prostu by nie było. Bardzo dziękuję, a proszę Państwa, zapraszam teraz do Warszawy. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, jak to wyglądało, zapraszam, zobaczcie właśnie galę wręczenia statuetek w tegorocznym wydaniu Rzeczpospolitej.
Warszawy powrócimy jeszcze w głównym wydaniu, piątkowym wydaniu Telewizji Aleksandrów. Tam również specjaliści, z którymi udało nam się porozmawiać. A teraz już mój kolejny gość. Moim gościem jest pani Magdalena Pietrzak, mama Leosia, ucznia klasy 5 szkoły podstawowej numer 1. A rozmawiać będziemy właśnie teraz, zachęcamy do oglądania przede wszystkim wszystkich rodziców. Ja może zapytam też jako rodzic i mało tego, też jako rodzic klasy 5. Czy o godzinie 20-21 zdarza się pani odrabiać lekcje właśnie z synem? No niestety tak. Czy nieraz jest tak, dlaczego tego nie zrobiłeś wcześniej, trzeba było to na świetlicy albo i tak dalej, bo u mnie tak. U mnie jest dokładnie tak samo. To zapytam dalej, czy kiedyś pani syn miał plecak ważący około 10 kg? W tym roku na pewno były ważone plecaki. Ja również taką historię miałam. Więc teraz może porozmawiamy właśnie jak mama z mamą, czyli rzeczywiście tempo życia rodzica jest zawrotne, bo i praca zawodowa, rano trzeba zawieźć, potem praca zawodowa, etat kolejny zaczyna się po tej godzinie 16-17, kiedy wracamy do domu i kolejny etap domowy, o tym nie trzeba wszystkim mamom tłumaczyć, ale pani Magdo, pewna właśnie różna historie życiowe spowodują, że czasami jesteśmy, stoimy i mówimy, nie, no tak dalej być nie może, żeby ten kołowrotek tak się coraz bardziej nakręcał, musimy się zatrzymać, musimy spojrzeć z innej strony i ponoć pani właśnie z tej innej strony na życie rodzica, życie ucznia spojrzała. Tak, tak miałam. Ja również żyłam w ogromnym pędzie. Jako samodzielny rodzic tych obowiązków było bardzo dużo. Natomiast w pewnym momencie niestety rozchorowałam się i musiałam zwolnić właśnie z życia zawodowego. I po prostu miałam wtedy czas i perspektywę, żeby przyjrzeć się pewnym rzeczom, pewnym schematom. I co udało się pani zauważyć? Może tak już od razu zapytam. Udało mi się zauważyć, że po pierwsze szkoła podstawowa, do której chodzi moje dziecko, numer 1 w Aleksandrowie, ja również do niej uczęszczałam, zauważyłam, że niewiele rzeczy się zmieniło od momentu, ta szkoła ma 30 lat w tej chwili, w tym nowym formacie, nowym budynku. I jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, chociaż się bardzo wiele zmieniło, było dużo reform, to tak naprawdę sale, korytarze wyglądają dokładnie tak samo. I przez przypadek zobaczyłam projekt dotyczący wizualizacji szkoły architektonicznej, jak ta szkoła może wyglądać, mieć kompletnie inny wymiar, nie tylko ta wizualizacja. Rozmawiamy tu nie tyle takim samym wyglądzie, bo wiadomo, że była termomodernizacja, wiadomo, że te sale wyglądają ładnie, schludnie, bo wszystko są nowe meble, ale to nie o tym mówimy, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzieci zachęcać do tej szkoły, żeby chodziły tam z przyjemnością, żeby na przerwie, przechodząc korytarzami, mimowolnie, uczyły się również, bo ten projekt ma na celu nie tylko to, żeby było przyjemnie i ładnie, ale również, żeby były naklejki na przykład z tabliczką mnożenia rozwieszone. Przez przypadek wpadłam na Facebooku na artykuł właśnie o tym, post był z takimi propozycjami. Wyszłam głębiej, zaczęłam oglądać naklejki, które są gotowe, bo możemy oczywiście spróbować zrobić je samodzielnie, ale są też przygotowane również szablony. Bo niektóre szkoły po prostu działają. Tak, bo niektóre dokładnie. Dzieciaki są wzrokowcami, więc też chodząc wiele. Po schodach na przykład widziałam też taki obraz, że są schody i na nich gdzieś tam są na przykład czy tabliczka mnożenia, czy daty historyczne. Tak? Dokładnie, więc na przykład bardzo fajnym rozwiązaniem byłoby według mnie, żeby jeden hol na przykład podzielić hole tematycznie. Jeden hol był na temat matematyki, zasad prostych, jakichś równań i rozwiązań właśnie jeśli chodzi o tabliczkę mnożenia, a na przykład kolejny z zasadami ortograficznymi, z polonistyki. Sale fajnie by było, jakbyśmy mogli też zrobić jakieś plakaty, rozwiązania. Jest tego mnóstwo przykładów bardzo fajnych, edukacyjnych rzeczy, bo dzieci chętnie oglądają Harry'ego Pottera. My w naszym dzieci w dzieciństwie dla nas był wzorem takiej ekstra szkoły Akademia Pana Kleksa, tak? To wszystko, co było przedstawione, tam było mnóstwo. Czyli żeby nie było stricte tego samej teorii, tak? Że masz, naucz się, masz jutro klasówkę z historii, biologii, geografii, proszę książkę, proszę właśnie na co bezu, tak? To się teraz nazywa, cały rozpiska, plan, ucz się, tak? Tak. To ma samo wchodzić tak, do głowy. Dokładnie. Fajnie by było, jakby były jakieś eksponaty, ale to wszystko musi mieć ręce i nogi, musi być i ergonomiczne, i nie stanowić tak zwanego kolejnego kurzu
ołapu w szkole, tylko ma to cieszyć dzieci i nie rozpraszać. Na zachodzie, w szkołach generalnie takie rzeczy funkcjonują, to dobrze wiemy, też pokażemy za chwilę Państwu, jak to wygląda i też w naszych placówkach, polskich placówkach, o czym Pani mówi, ale też pytałam też o ten plecak, bo też jest propozycja, żeby na przykład spróbować właśnie te szafki, no to nie są aż takie bardzo duże rozwiązania finansowe, ale na pewno ułatwią. Mamy również budżet obywatelski, który w naszym mieście zawsze jest bardzo wykorzystywany w fajny sposób i myślę, że tu przyczynilibyśmy się, nie mówię, że wszystkie szafki od razu, ale jeśli nie zaczniemy tego robić, to po prostu nie będziemy. A jeśli zaczniemy od jakichś małymi krokami, od tych naklejek, czy najpierw od tych szafek, które powinny się, hole są szerokie, więc myślę, że na pewno znalazłyby się rozwiązania, które by spowodowały, że nasze dzieci nie byłyby tak obciążone, jak kręgosłupy. Oprócz tego jeszcze w szkole podstawowej numer 1 myślę, że cały czas mam na myśli tą główną świetlicę, która jest przepełniona w godzinach szczytu. Dzieci się po prostu z niej wylewają i myślę, że praca dla nauczycieli w takich warunkach też jest niezmiernie trudna. Głośno, tak, bo rzeczywiście... Tak, nie da się tam, ani dzieci nie mogą tam odrabiać lekcji, bo moje dziecko krótko chodziło na tą świetlicę ogólną. I tak naprawdę wracał z bólem głowy i mówił, że on nie jest w stanie się tam skupić. I ja mu nie dowierzałam, ale któregoś dnia wróciłam wcześniej faktycznie w tych godzinach, jak dzieci było mnóstwo. I przyznałam mu rację, Pani że Mago, nie da się fajnie, skupić. Fajnie, że Pani patrzy i widzi właśnie jako rodzic. Chciałam zapytać, czy takich rodziców jest więcej? Czy generalnie rodzice tylko podjeżdżają, wysiada dziecko z samochodu, zamykają drzwi, dziecko wraca do domu i koniec. No pewnie takich rodziców jest więcej, zwłaszcza, że szkoła numer 1 to największa szkoła i generalnie no, rządzi się prawami tego gabarytu swojego. Natomiast czy rzeczywiście to zaangażowanie rodziców, gdzieś tam można byłoby tą grupkę rodziców stworzyć i faktycznie działać? Myślę, że tak. Myślę, że... Ja również byłam takim rodzicem, który zostawiał dziecko i biegł, bo takie są czasy i jesteśmy, jak ja mówię, chomiki w kołowrotkach, że po prostu ten pęd jest niesamowity, ale myślę, że jest na pewno też grono osób, które chciałoby coś zrobić i pomóc. Dobrze, była Pani z tym pomysłem chociażby u naczelnika Wydziału Oświaty, czyli u Pani Hanny Bedy. Tam słyszałam też, że ponoć padła propozycja, okej, gmina sfinansuje Państwa różne oczekiwania, ale na przykład zróbmy konkurs, zaangażujmy rodziców, dzieciaki, niech wymyślą coś, co w danej placówce mogłoby takiego fajnego właśnie edukacyjnego poprzez zabawę powstać, a my po prostu wybierzemy, czy jakiś, nie wiem, konkurs zrobimy, czy właśnie najlepsze projekty. Właśnie, jak ta rozmowa się toczyła? Padła taka propozycja, natomiast ja na początku myślałam o budżecie obywatelskim, ale ponieważ nie jestem osadzona w realiach tak naprawdę prawnych szkół i ustaw, które pewne rzeczy ograniczają, dlatego poprosiłam o pomoc specjalistę. I tutaj właśnie narodził się najpierw ten pomysł, żebyśmy spróbowali zorganizować konkurs, bo oczywiście to wszystko też musi być pod kontrolą jakiejś osoby, nie wiem, architekta wnętrz, żeby to wszystko miało też ręce i nogi, żeby to nie była radosna twórczość, ponieważ musimy też wiedzieć, że naszym dzieciom będzie się przyjemnie przebywało w harmonijnym otoczeniu, czyli ono nie może być zapstrokate i to wszystko musi być na pewno pod jakimś nadzorem. Nie wiem, jaki dokładnie będzie ten konkurs. Pani Hania Beda tak powiedziała, że na pewno zorganizowany zostanie to konkurs. To taka jest nasza pierwsza rozmowa, pierwsze takie informacje, które do Państwa dotrą. To może rzeczywiście już teraz zachęćmy rodziców, zachęćmy dzieciaki. Pomyślcie, co w Waszych szkołach można byłoby zmienić, jak te szkoły mogłyby wyglądać, a może właśnie macie jakieś pomysły, zapisujcie je, a na pewno niedługo dyrekcja zapuka do każdej klasy, tak? Zapyta, zbierze te propozycje, one gdzieś tutaj trafią i myślę, że da się zrealizować. Bardzo dziękuję Pani Magdo, przede wszystkim właśnie za to, że jest Pani mamą, której się chce, tak, trochę w to życie szkoły wejść. Myślę, że takich rodziców jest więcej, tylko rzeczywiście ta gonitwa spowoduje, że, no, że nie zawsze tak prosta ta droga jest, ale damy radę. Myślcie Państwo, a ja teraz może zaproponujmy, zobaczmy, o co tak naprawdę chodzi, bo na razie rozmawiamy, mieszkańcy może nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Znaleźliśmy kilka propozycji, które już istnieją w szkołach zarówno w Polsce, jak i za granicą. To nie jest duży wydatek. Zobaczmy.
Kochani rodzice, kochani uczniowie, burza mózgów i działajcie w swoich małych, lokalnych oczywiście grupach i działajcie, jakby zmienić tutaj nasze placówki oświatowe jeszcze, bo jeszcze można. A teraz już zmieniamy temat, chociaż i również bliski naszemu sercu, pan Krzysztof Suszek. Witamy bardzo serdecznie, jest moim gościem. Pan Krzysztof po pierwsze jest mieszkańcem Aleksandrowa Łódzkiego, ale pan Krzysztof jest tutaj dzisiaj jako przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna. Jest również byłym pracownikiem Ministerstwa Zdrowia, więc no, o zdrowiu raczej będziemy rozmawiać. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Za chwilę właśnie powiemy dokładnie, co tu zrobić, by to nasze szlachetne zdrowie się nie dowiedziało, kiedy się zepsuje, tak, i jak to smakuje, tylko porozmawiamy właśnie o tym, jak dbać o to zdrowie, ale na początek powiedzmy w takim razie o fundacji, bo niektórzy po raz pierwszy słyszą fundacja Misja Medyczna. No, działacie 6 lat. Tak, faktycznie działamy od 6 lat, od 2012 roku. Jest co najmniej jedna organizacja, która rzeczywiście też ma w nazwie Misja Medyczna, ale nie o niej będziemy mówić, tylko o nas. Nasza fundacja aktywnie wspiera sektor ochrony zdrowia, pracowników sektora ochrony zdrowia w całej Polsce. My organizujemy szkolenia, doradztwo i kursy dla kadry medycznej, dla szpitali w zakresie zarządzania, również dla ratowników medycznych i dla dyspozytorów medycznych. Na naszym koncie mamy kilkadziesiąt szkoleń w całej Polsce z tematyki związanej na przykład z wypaleniem zawodowym. To jest jeden z największych problemów w środowisku medycznym, wśród lekarzy, wśród dyspozytorów medycznych, wśród ratowników medycznych, problem wypalenia zawodowego. Jest to ogromny problem i staramy się tym osobom w tym zakresie pomagać, ale również zajmujemy się szeroko rozumianą profilaktyką zdrowia, szeroko rozumianą tematyką związaną ze zdrowym i z aktywnym stylem życia i właściwie od samego początku promujemy ideę zdrowego stylu życia i aktywnego stylu życia. Tak, ja zapytam w takim razie, bo Aleksandrów Łódzki miał już możliwość zapoznać się z Państwa działalnością 15 sierpnia tego roku chociażby, tak, podczas biegu z okazji Święta Wojska Polskiego, biegu na Mosirze, braliście tam również udział, byliście jakby też takim współorganizatorem, partnerem, bo właśnie też tam Wam w duszy grało to nasze bieganie. I jak to tam dokładnie wyglądało? To znaczy, chodzi mi o to rzeczywiście, że akcja zakończona sukcesem. Panie redaktor, kto nie był, niech żałuje, bo impreza była naprawdę świetnie przygotowana i chylę czoła przed organizatorami. Faktycznie my tych imprez w ramach projektu Z Miłości do Aktywności, który jest finansowany ze środków pochodzących z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, my tych imprez organizujemy w sumie 32. I muszę powiedzieć, że tak po cichu, pogratulować chciałbym Wam, że patrząc na to, jak ta impreza została zorganizowana, to była to jedna z lepiej przygotowanych imprez. To był Pan dumny, że jest Pan mieszkańcem Aleksandrowa? Oczywiście, że tak. Jestem z tego powodu dumny, że możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach. Aczkolwiek na terenie całej Polski działacie, a tak jak już Pan wspomniał, Łódź gdzieś tam nawet w mniejszości tak naprawdę, tak? Czyli jest Was wszędzie dużo. No jest nas pełno wszędzie. Rzeczywiście ci, którzy aktywnie obserwują naszą stronę, czy Z Miłości do Aktywności, czy stronę Fundacji Misja Medyczna.org, czy profil na Facebooku, doskonale wiedzą i widzą nasze aktywności i widzą, co my robimy. Natomiast jeśli chodzi o samą tą akcję Z Miłości do Aktywności, to jest akcja, która ma zachęcić szerokie grono osób, dzieci, młodzież, a przede wszystkim osoby starsze do aktywności fizycznej i do życia w zgodzie z zasadami opisanymi w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. To jest taka piramida, myśmy ją tutaj już w telewizji pokazywali, w reportażu, w jakiejś zajawce przed imprezą biegową 15 sierpnia. To jest piramida, w której są opisane wszystkie zasady, co należy jeść. To my chcemy jeszcze raz. Wiadomo, że to już każdy wie, bo kiedy ktoś słyszy właśnie zdrowy tryb życia, no to już chyba często pada takie hasło, natomiast tak naprawdę nic sobie z tego nie robimy. To może nam Pan spróbuje gdzieś uświadomić mieszkańców Aleksandrowa, no ten zdrowy tryb życia. To co to takiego? Raz jeszcze. No zdrowy tryb życia to przede wszystkim zdrowy sen. To ten minimum 8 godzin dziennie snu. Bardzo regularnie wszystko zaplanowane, jeśli chodzi o sen i o jedzenie. To jest 5 posiłków dziennie. Posiłków bogatych w warzywa. Ja wiem, szczególnie to mówię do panów, mam też ten problem. Warzywa to nie jest coś, co jest naszym ulubionym daniem, ale proszę wierzyć, że trzeba jeść warzywa i owoce.
5 posiłków dziennie. To nie muszą być obfite, wielkie posiłki, ale żeby były regularne. Na pewno śniadanie rano, a nie na zasadzie, że wypijemy kawę, hyc i do pracy. Zatrzymajmy się, wstańmy parę minut wcześniej, żeby zjeść śniadanie. Zjeść przekąskę jakąś w ciągu dnia, niech to będzie owoc, niech to będzie coś słodkiego, ale nie znów jakiś pączek, tylko raczej jakieś kruche ciastko, ale generalnie owoce. Potem obiad, po południu jakaś przekąska i kolację. Jeśli nie musimy, to nie jedzmy. A jeżeli już musimy zjeść kolację, to nie obfitą, składającą się z dwóch zdań, ociekającą tłuszczem, tylko raczej lekkostrawne jedzenie. I też będziemy wtedy fit, prawda? Bo o tym też mówimy, że generalnie regularne jedzenie, to dietetyk też nam nie powie 3 razy dziennie, tylko właśnie małe porcje, ale często. Tak, małe porcje, a też żeby już dopełnić tego obrazu zdrowego stylu życia, to warto byłoby jeszcze sięgnąć po aktywność fizyczną. Jakąkolwiek aktywność fizyczną, która no minimum 30 minut dziennie będzie wykonywana. No to może być spacer z psem, to może być spacer z żoną, z partnerką, z dziećmi. Tak, niektórzy mają już te zegarki takie dosyć właśnie sprytne i na przykład o, ja dzisiaj 8000 kroków zrobiłem, czyli na przykład do pracy, do samochodu i z powrotem, to chyba już normę wyrobiłem, wystarczy. No nie, aż tak dobrze to nie jest. Warto jednak sięgnąć osobno w punkcie, jako osobny element tego naszego dnia, żeby jednak aktywność fizyczną. W Państwa szeregach pracują specjaliści, bo pracują lekarze, że oczywiście te wszystkie badania gdzieś naprawdę mają odzwierciedlenie właśnie w statystykach. Więc to, co my tak mówimy i to, co wszyscy mieszkańcy doskonale wiedzą, że właśnie zdrowy tryb życia to jedzenie, to spanie, to ruch, ale tak naprawdę nie wiedzą, że no, trudno nam powiedzieć w procentach, ile to jest, ale rzeczywiście możemy to życie sobie poprawić, uratować, wydłużyć na pewno. Tak, to prawda. Stosując te zasady, ja sam po sobie widzę, że stosując te zasady w miarę regularnie, poprawia się jakość życia. Tak, my w pewnym momencie naszego życia jednak musimy wprowadzić regularny tryb swojego funkcjonowania związany ze snem, związany z jedzeniem. To znakomicie poprawia jakość życia, to znakomicie wydłuża przede wszystkim życie, jakby stosowanie tych zasad zdrowego odżywiania. A jesteśmy na kiepskiej drodze, bo dzisiaj tutaj na początku naszej rozmowy właśnie w aleksandrowskim fleszu chwaliliśmy się rankingiem Rzeczpospolitej, gdzie Aleksandrow Łódzki był w 10. Teraz jesteśmy liderami w Pana działce, ale tym liderami w sensie negatywnym, bo ponoć nasze dzieciaki są w Europie, dobrze pamiętam, najgrubszymi dziećmi, najbardziej tyjącymi dziećmi, czyli rzeczywiście nie jesteśmy na tej dobrej drodze do zdrowego trybu życia. To znaczy Aleksandrów rzeczywiście w wielu kategoriach jest liderem, ale z naszych wstępnych takich badań, które prowadzimy na terenie Aleksandrowa, bo Aleksandrów jest również, uczestniczy w pilotażu ogólnopolskiego programu, który realizujemy, który nazywa się Zdrowa i Aktywna Gmina. To jest jedyny obszar, w którym przykro mi to powiedzieć, ale też z radością w sumie mówię to, że Państwo nie jesteście liderem w tej kategorii, czyli w kategorii dzieci otyłych. Rzeczywiście Polska jako taka, jeśli chodzi o wskaźniki, co jest dość dobrze zbadane i zważone i zmierzone, Polska tego faktycznie... Tego się nie da oszukać po prostu. Tego się nie da oszukać. To są oficjalne dane wynikające z wieloletnich badań prowadzonych przez różne instytucje i finansowanych też ze środków publicznych, więc to są oficjalne dane. Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o otyłość wśród dzieci i młodzieży. I faktycznie to jest problem. Faktycznie ten problem widać na ulicach. My postanowiliśmy zaradzić temu problemowi i postanowiliśmy stworzyć taki ogólnopolski program Zdrowa i Aktywna Gmina, w którym również Aleksandrów uczestniczy. A tak jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, widać, że w Aleksandrowie ten problem też jest. On nie jest, to nie jest problem taki, powiedziałbym, który jest bardzo poważny jeszcze. Ale widać, że jest... Że mimo, że się dzieciaki ruszają, bo mówimy, że co drugie dziecko uprawia tutaj jakiś sport. Dokładnie tak. Wyeliminowaliśmy chipsy na przykład ze szkolnych sklepików, to mimo wszystko gdzieś tam, no wiadomo, że to z domu też wychodzi. Tak, oczywiście, więc tutaj jest ogromne pole do popisu dla samej gminy, dla samego urzędu. My zapraszamy do tego programu jednostki samorządu terytorialnego, bo stwierdziliśmy, że to jest miejsce, to są osoby, które de facto powinny też w jakimś stopniu kreować tą politykę związaną z profilaktyką otyłości wśród dzieci i młodzieży. A ja myślę, że już teraz Pana w takim razie zaproszę na ulicę Aleksandrowa, do naszych szkół, żeby rzeczywiście przybliżyć problem. Porozmawiamy może z uczniami, także wykorzystując to, że jest Pan również mieszkańcem Aleksandrowa Łódzkiego,
myślę, że wkrótce się spotkamy. Ja obiecuję bardzo, ze swojej strony. Bardzo chętnie. Myślę, że będzie okazja za niedługo zrobienia takiego projektu, zestawienia. Tak, oczywiście. Jak to wygląda. Bardzo panu dziękuję. Ja państwu już dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam na główne piątkowe wydanie, główne wydanie Telewizji Aleksandrów. A teraz na sam koniec zobaczcie jeszcze raz, jak szukać, jak wygląda logo właśnie Fundacji Misja Medyczna.